Na początku przedstawimy część organizacyjną, która pojawi się tylko w tym i drugim module. W skrajnie prawej części strony znajduje się sekcja części tego modułu. W sekcji tej możesz przełączać się pomiędzy poszczególnymi fragmentami modułu. Sekcja Pozostały czas dostępności modułu informuje o tym, ile czasu dany moduł będzie dostępny. Czas ten upływa tylko w trakcie odtwarzania wideo. Dotyczy to także pauzowania. Pod odtwarzaczem, w sekcji Wybierz moduł szkoleniowy, masz możliwość szybkiego przełączania się pomiędzy modułami szkolenia. Do każdego z modułów dostępne są dodatkowe materiały. W każdym module, w sekcji Materiały do pobrania, możesz sprawdzić, jakie materiały są dostępne dla tego właśnie modułu. Po wykorzystaniu połowy czasu szkolenia możesz rozwiązać test. Po uzyskaniu 80% poprawnych odpowiedzi dostępny jest do pobrania certyfikat. Dostęp do testów i certyfikatów możesz uzyskać z górnego menu. Witam serdecznie. Nazywam się Piotr Kosmowski i w dniu dzisiejszym przedstawię Ci kurs Zaawansowane wykorzystanie biblioteki XTGWT w aplikacjach opartych o Google Web Toolkit. Moduł ten będzie zawierał informacje na temat, czym jest GWT. Następnie przejdziemy do zasady działania samego Google Web Toolkit. W kolejnej części zaprezentuję Ci, jak wygląda zasada działania aplikacji internetowej stworzonej za pomocą GWT, a na samym końcu przedstawię Tobie strukturę projektu. Czym jest Google Web Toolkit? Google Web Toolkit jest tak naprawdę skrzynka z narzędziami. Pozwala ona na wspomaganie programisty oraz umożliwia optymalizację aplikacji stworzonej za pomocą tego toolkita. Efektem wyjściowym pracy takiego Google Web Toolkita jest aplikacja typu RIA, czyli Rich Internet Application, która pozwala na dostarczanie dodatkowych wrażeń zmysłowych użytkownikom tej aplikacji, w sumie tak jakby używali aplikacji desktopowej. Producentem, twórcą tego toolkita jest dobrze nam znana wszystkim firma Google. Sam Google Web Toolkit jest narzędziem open source, jest narzędziem darmowym i w każdej chwili, jeżeli chcesz, możesz wziąć udział w procesie tworzenia tego narzędzia oraz udoskonalania. Z Google Web Toolkit korzystają największe firmy, w tym m.in. sam Google. Jeżeli znasz takie narzędzia jak Wave, Orcad czy AdSense, są to aplikacje stworzone właśnie za pomocą tego narzędzia. Co wchodzi w skład takiego pakietu? Przede wszystkim głównymi elementami, sercem całego toolkita jest kompilator GWT. Oprócz tego kompilatora znajdziemy również i takie biblioteki, które pozwalają na wyświetlanie kontrolek UI. Znajdziemy również narzędzia, które wspomagają użytkownika w procesie komunikacji pomiędzy klientem i serwerem. Są to na przykład narzędzia RPC czy Request Builder, a także w najnowszej wersji GWT Request Factory. Kolejnym elementem, który znajdziemy w skrzynce, są to zestawy narzędziowe pozwalające na internacjonalizację. Dzięki temu sama aplikacja może być w łatwy sposób przetłumaczona na wiele języków za pomocą prostego pliku konfiguracyjnego. Innymi elementami wchodzącymi w skład tej skrzynki są systemy zarządzania historią. Dzięki temu możemy kopiować i wklejać odnośniki, tak jak w stronie internetowej, a aplikacja zapamięta miejsce, do którego się odnosi ten link. Innym narzędziem, a raczej bibliotekami, które są dołączane do samego toolkitu, są to narzędzia wspomagające obsługę testowania
oraz wywołań asynchronicznej komunikacji. Dzięki temu nie tylko aplikacja może być tworzona, ale może być również i testowana. Dzięki temu programiści, producenci takiej aplikacji mogą dostarczać produkt najwyższej jakości. Ostatnim elementem, o którym w sumie opowiem w tym module, jest powłoka GWT, za pomocą której sam proces tworzenia aplikacji zostanie przyspieszony i usprawniony. Jaki był zamysł twórców GWT, żeby stworzyć takie narzędzie? Jaką misją i celami kierowali się twórcy, czyli Google? Przede wszystkim chcieli zminimalizować nakład pracy wymagany do tego, aby stworzyć taką aplikację. Oraz następnym elementem jest niezależność od platformy. Chcieliby aplikacja była uruchomiona na wszystkich systemach operacyjnych: Windows, Linux, MacOS, czy również i na telefonach komórkowych. Doszli do wniosku, że najlepszym narzędziem, najlepszym rozwiązaniem, które mogłoby być i spełniać te warunki, jest przeglądarka internetowa. W tym środowisku, to środowisko praktycznie dostarcza każdy z powyższych systemów operacyjnych. Przy tym rozwiązując większość z tych problemów. Kolejnym elementem, jaki sobie postawili za cel, jest to brak pluginów, aby nie wykorzystywać żadnych pluginów dodatkowych wbudowanych w tą przeglądarkę, tak jak w tym momencie ma to w przypadku Flasha czy Silverlighta, a także Javy. Idealnym do tego w tym momencie nadaje się sam JavaScript, HTML, CSS. Także GWT sprawia, że efektem końcowym swojej pracy jest aplikacja, która do wyświetlenia korzysta jedynie z tych elementów, które natywnie może obsłużyć przeglądarka. Dzięki wykorzystaniu JavaScript w naszej aplikacji możemy wykorzystywać moc obliczeniową samej przeglądarki bez konieczności korzystania z zasobów serwera. Dzięki temu serwer zostaje odciążony i zmniejsza się nakład inwestycyjny związany z infrastrukturą serwerową. Dzięki JavaScript mamy możliwość manipulacji obiektami DOM. To znaczy, że jeżeli skrypt został załadowany do strony internetowej, wówczas ma możliwość manipulowania jego elementami i dzięki temu można w dynamiczny sposób budować całe UI aplikacji, a także je zmieniać. Tak jak już wspomniałem, sama aplikacja korzysta również z HTML-a i CSS, co jest również udogodnieniem dla programisty, ponieważ każdy tak naprawdę zna podstawy HTML-a i CSS i dzięki temu można wykorzystać ich moc przy tworzeniu samej aplikacji. Tak jak już wspomniałem, JavaScript umożliwia manipulację na elementach DOM. Czym tak naprawdę są te elementy? Document Object Model DOM jest to konwencja zapisu wyświetlanych elementów za pomocą znaczników. Doskonale znamy tutaj m.in. XML-a czy HTML. Znaczniki, na przykład div, span, a, b, i, mogą być manipulowane w sposób dynamiczny za pomocą skryptu. GWT komunikuje się w sposób asynchroniczny z serwerem. Co to oznacza? Oznacza to, że wykorzystuje dobrze znany AJAX, czyli Asynchronous JavaScript and XML. Czy taki sposób komunikacji z serwerem jest lepszy? Zaraz się przekonamy. Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest różnica pomiędzy synchronicznym a asynchronicznym modelem komunikacji. Synchroniczny model wykorzystywany jest na co dzień w stronach internetowych.
Kiedy mamy stronę internetową oraz odnośnik bądź formularz na danej stronie, wówczas po kliknięciu bądź wysłaniu formularza zostajemy przekierowani na nową stronę, która ładuje się od początku. Wczytywane są w całości kod HTML, obrazki, o ile nie są cache'owane, CSS-y. Przez to mamy możliwość załadowania ponownie od początku nagłówka, stopki, niektórych menu itd., itd. W jaki sposób działa asynchroniczna komunikacja? Przede wszystkim pobierane są tylko najistotniejsze dane, tylko te, które chcemy, aby zostały zmienione. Nie ma konieczności przeładowywania strony. Dzięki temu, że pozostajemy na tej samej, wszystkie inne elementy są w tym samym miejscu. Dzięki takiemu osiągnięciu odświeżenia strony, użytkownik zyskuje lepsze wrażenia użytkowe i przypomina bardziej pracę aplikacji standalone niż strony internetowej. W związku z tym, jeżeli wykorzystujemy Ajaxa, może jednak lepiej wykorzystywać czysty JavaScript niż tutaj wykorzystywać Google Web Toolkit. Niestety, JavaScript również nie ustrzegł się wad. Typowanie tego języka jest dynamiczne. Utrudnione jest przez to debugowanie, pisanie aplikacji, uzupełnianie. Poprzez to, że trudno się testuje oraz różne są wersje przeglądarek internetowych, również ten język nie jest tym, czego szukali twórcy GWT. Na rynku w tym czasie, kiedy powstawał Google Web Toolkit, święcił triumfy inny język programowania, Java. Odróżnia się on tym od JavaScriptu, że przede wszystkim jest statycznie typowany, jest językiem kompilowanym. Dzięki kompilacji wykrywane są wszelkiego rodzaju błędy już na tym pierwszym etapie, a dzięki kompilacji do języka bliższego zrozumieniu przez maszyny jest on szybszy. Kolejną zaletą wykorzystywania Javy są narzędzia. Przede wszystkim dzięki istnieniu wielu bardzo dobrych, zintegrowanych środowisk programistycznych oraz bibliotek i frameworków. Tutaj między innymi również i służących do testowania. Ogromnym plusem dla tego języka jest społeczność oraz użytkownicy. Zdaje się, że najwięcej programistów właśnie programuje w tym języku, czyli potencjalnie dzięki wykorzystaniu Google Web Toolkit możemy zatrudnić osobę, która programuje w języku Java oraz przyuczyć go do tego frameworka, niż uczyć tą osobę od nowa. Przede wszystkim, dlaczego jeszcze został wybrany język Java jako podstawa do tworzenia tej aplikacji? Przede wszystkim ten język istnieje już wiele lat na rynku oraz, tak jak już wspomniałem, ma w zasobach wielu programistów.